was ostatnio przybyło, więc poszłam za radą jednej z was i pomyślałam, że nagram film 50 faktów o mnie. Jest już późno, zaraz wam powiem, która jest godzina. Jest 6:30. Na dworze jest ciemno, w domu jest zimno, przynajmniej mi jest zimno, bo cały dzień grzeje, ale coś nie mogę się rozgrzać, cały czas mam zimne ręce. No i tak spontanicznie nagram te 50 faktów o mnie. Nie wiem, co powiem, także no zobaczymy, co po prostu przyjdzie mi na myśl. Tutaj mam zeszyt, bo rozpisywałam sobie filmy, które lubię, seriale i tak dalej. Wspominałam wam o tym w którymś vlogu, że chcę stworzyć taką serię, ale nie przedłużam, biorę kawę i zaczynajmy 50 faktów. Pierwszy fakt o mnie, mam na imię Magda, co zresztą widać po nazwie mojego kanału, ale planuję zmienić nazwę kanału, także jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, to możecie pisać w komentarzu, bo ja mam już pewien jeden pomysł. Drugi fakt. Od 3 lat mieszkam w Anglii, w mieście Bradford. Kolejnym faktem jest to, że mam 2 koty. Rodzeństwo, chłopca i dziewczynkę, dziewczynka Narnia. Jeśli dodałam poprzedni film ze słuchami Cieni z Nyxa, to ją mogliście zobaczyć. I chłopczyk to niedźwiedź. Fakt 4. Uwielbiam kawę. Kocham kawę nad życie. Mogę nie jeść, mogę nie pić nic innego, obym tylko miała kawę. Fakt 5. Mam 23 lata. Fakt 6. Urodziny obchodzę 20 czerwca. Fakt 7. Pewnie większość się domyśla. Kocham tatuaże. Mam ich chyba już 9. Ewentualnie 8. Bo mam tutaj zaczęty rękaw i z drugiej strony od ramienia. Jakby licząc osobno to są 2, ale 8, dobrze, niech to będzie 1, kiedyś będzie cały. Fakt 8. Kiedyś często zmieniałam kolor włosów, miałam różowe, czarne, rude, blond. Miałam dużo różnych włosów. Fakt 9. Mam tunele. Nie da się ukryć, mam tunele. Tylko 18 mm, nie planuję ich zmniejszać, ani nie planuję ich powiększać. Jestem zaręczona od kilku lat. To może być pewnie nowość dla niektórych. Moje znajome wszystkie o tym wiedzą. No tak, jakby miały nie wiedzieć. Facebook prawdę powie, prawda? Fakt 11. Oprócz 2 kociaków mam 2 smoki. To znaczy smoki brodate. Takie jaszczurki, jakby ktoś nie wiedział. Agamy. Nie pokażę ich wam, bo niedźwiedź z chęcią by się z nimi pobawił. Podejrzewam, że za bardzo. Fakt 12. Nienawidzę grzybów. Pieczarki, kanie, to też dla mnie grzyby. Nie cierpię grzybów, nie cierpię ich zapachu. To coś w rodzaju uczulenia. Jak tylko czuję grzyby, to od razu mi niedobrze. Och, nienawidzę grzybów. Kolejnym faktem jest to, że z wykształcenia jestem technikiem żywienia. Kolejny fakt. Jestem punktualna i bardzo cenię sobie punktualność. A mój narzeczony jest przeciwieństwem tego. On zawsze się spóźnia, ale nie o nim mowa. Kolejny fakt jest taki, że mam siostrę bliźniaczkę. Nienawidzę kształtu swojej twarzy. Nienawidzę. Nie da się tego pisać. Nienawidzę tych tutaj kości. Ale no co z tym zrobię? Nic. Każdy jest jaki jest. Naturę można odrobinę poprawić makijażem, dlatego większość kobiet się maluje. I na tym poprzestańmy. Nie palę papierosów. Moje ulubione kolory to fioletowy, jakby ktoś nie zauważył, i czarny. Czarny jest uniwersalny i pasuje do wszystkiego. Nienawidzę zimna i nienawidzę upałów. Nie cierpię też dużych zbiorowisk ludzi. Nienawidzę, jak ktoś obcy się o mnie ociera, albo jak w sklepie cię wózkiem popychają, jakby to miało cokolwiek zmienić, że ta kolejka szybciej ruszy. Kolejnym faktem jest to, że w dzieciństwie, jeszcze przed komunią wtedy byłam, to w której klasie jest komunia? W drugiej podstawówce? Tak, to gdzieś tak w drugiej klasie szkoły podstawowej ugryzł mnie pies.
i od tamtego czasu boję się psów. Kocham psy, no ale się ich boję. To znaczy niektórych, jak im źle z oczu patrzy. Kolejnym faktem jest to, że lubię seriale. Uwielbiam seriale, oglądam dużo seriali. Może nie tyle dużo, co kilka, ale wiecie, jak to jest z serialami, rzadko wychodzą nowe odcinki, szczególnie w tych, co ja oglądam. Kiedyś miałam dredy, to znaczy nie całą głowę, ale tak chyba trzy rzędy pod spodem. I nie ogoliłam się na łyso, tylko ja miałam w ogóle z naturalnych i doczepione syntetyczne, więc syntetyczne obcięłam, a naturalne rozczesałam, tak? Da się rozczesać dredy w niektórych przypadkach. Lubię proste jedzenie. Lubię polską kuchnię, lubię kuchnię włoską. No, ja po prostu nie lubię wydziwiać. Lubię takie zwykłe jedzenie. I rzadko piję alkohol, rzadko kiedy mam ochotę na alkohol, a jak na przykład mnie najdzie ochota na piwo, to się okazuje, że zdołam wypić tylko pół piwa. Uwielbiam ładne zapachy i zwracam uwagę na zapachy i mam dziwne podejście do zapachów i dziwnie je nazywam. Ale lubię świeczki, lubię kadzidełka, lubię perfumy, lubię świeże powietrze po deszczu, lubię powietrze wieczorem. O, po prostu lubię zapachy. Ładne zapachy. Kolejny fakt. Nie lubię chodzić na szpilkach. Naprawdę, nie lubię chodzić na szpilkach. Takich cieniutkich szpileczkach. Jakoś nie. W sumie to nawet nie wiem, czy bym potrafiła zgrabnie w nich chodzić. Ale jak już, to lubię na takich obcasach takie buciki za kostkę i taki obcas gruby, taki koreczek, coś. Kolejny fakt jest taki, że kiedyś bardzo lubiłam piercing. Miałam chyba ze 20 kolczyków, w tym między piersiami miałam mikrodermala, miałam tutaj w dłoni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, miałam tutaj na boku twarzy, surface bar, tak chyba się nazywały te kolczyki. Tak, no w nosie, wiadomo, także o, w biodrze. Tak, to były takie dość ekstremalne kolczyki, ale już ich nie mam. I fakt 29 już. Nie skończyłam żadnej szkoły kosmetycznej, ani kursów kosmetycznych, nic związanego z makijażem i urodą. Nie, jestem samoukiem. Od razu po skończeniu szkoły wyjechałam do Anglii. Mój chłopak już był tutaj miesiąc i ja dopiero do niego dołączyłam po miesiącu. Kolejny fakt jest taki, że nie lubię dużo mówić. Nie lubię lać wody. Po prostu takie gadanie głupot mnie męczy. Pochodzę z małego miasta w województwie lubuskim, z Lubska, a mieszkałam 2 kilometry obok w Białkowie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie stamtąd oglądają. Kolejnym faktem jest to, że uwielbiam naturę. Uwielbiam otwarte przestrzenie, morze, góry, lasy, spacery. Och, wtedy czuję się, że żyję po prostu. Uwielbiam siedzieć w domu, ale uwielbiam też naturę. I nawiązanie do poprzedniego faktu to kolejny fakt, że kocham zwierzęta. Najchętniej bym przygarnęła wszystkie biedne i smutne zwierzątka, jakie są na tym świecie, bo uważam, że zwierzęta są bezbronne po prostu. Nawet takie zwierzęta, które na przykład jakieś, o, na przykład tak jak ten pies, który mnie kiedyś ugryzł. No po prostu był chory, był wściekły, może był źle traktowany i po prostu, no zwierzęta trzeba czegoś nauczyć, trzeba je wychować. Zmiana światła. Trzeba je wychować. One po prostu tego potrzebują i myślę, że każde zwierzę da się udomowić. I się teraz już będę rozwodzić nad tematem. Nawet teraz są już hodowlane lisy. Widzieliście? Są słodkie, są naprawdę słodkie. Obejrzyjcie sobie szare czy srebrne lisy, nie wiem jak one się tam nazywają. Światło mi się może zmieniać, bo wrzucam kolejny film na YouTube. Kolejnym faktem jest to, że uwielbiam muzykę, słucham muzyki kiedy mogę. Jeśli wchodzę do domu po pracy, od razu włączam muzykę. Słucham troszkę cięższych brzmień, rock, troszkę może czasem muzyki alternatywnej. Zależy. Zależy na co mam ochotę, jestem bardzo otwarta na muzykę. Kolejnym faktem może być to, że bardzo lubię miętę.
Lubię wszystko, co miętowe, od jedzenia po zapachy. Lubię czekoladki, napoje z miętą, herbatę miętową, cukierki, odżywki do włosów miętowe. No po prostu lubię wszystko, co miętowe. Kolejnym faktem jest to, że uwielbiam oglądać filmy, no to tak jak seriale, ale najbardziej lubię oglądać horrory, chociaż teraz to już ciężko trafić na jakiś dobry horror. No i lubię też chyba najbardziej oglądać trailery psychologiczne. Kolejnym faktem jest to, że mam swoje własne mieszkanie. To znaczy nie tyle własne, bo nie wykupiłam go jeszcze na własność i raczej go nie wykupię na własność, ale po prostu mieszkam sama i jest fajnie, jest super. Fajnie jest mieszkać samemu, to znaczy wiecie, z rodzicami ogólnie też jest dobrze mieszkać, bo to się przychodziło z rodzicami, z babcią. Się przychodziło, było poprane, poukładane, były obiadki podane na stół. A tutaj to się tak zmieniło, ale to już jest jakoś inaczej mieć swoje własne cztery kąty. Jesteśmy tylko we dwójkę z naszymi zwierzakami. No i jest po prostu tak jakoś przytulnie. Kiedyś nie jadłam mięsa. I nie jadłam mięsa ponad pół roku. Nie jadłam nic, co było z mięsem. Po prostu tak mi jednego dnia jakoś siadło coś w głowie, że stwierdziłam, że nie będę jadła mięsa. A ruszyło mnie dokładnie to, że na lekcji był poruszany temat uboju kurczaków i to, że są przed ubojem głodzone. I tak jakoś mnie to ruszyło, no, że nie jadłam tego mięsa aż pół roku. Kolejny fakt, którego też nie da się ukryć, to to, że kocham makijaż. I może fakt z faktu, że kocham makijaż, ale jakoś nie mam dużego problemu, żeby na przykład jak jestem bez makijażu, wyjść sobie tutaj gdzieś blisko, skoczyć do sklepu. Kolejny fakt to chyba taki, że jak ktoś mnie na przykład stara się krytykować, albo obrazić, albo gdzieś mi wbić tak szpilę, to ja jakoś się tak tym nie przejmuję. Wpuszczam jednym uchem, wypuszczam drugim, bo rozumiem krytykę taką konstruktywną, ale takie celowe obrażanie innych to jest po prostu takie puste dla mnie i bez znaczenia, także się tym nie przejmuję. I kolejny fakt będzie taki, że pomimo tego, że jestem taka twarda na tą krytykę, tak wiecie o co chodzi, to jednak jestem bardzo wrażliwa i sentymentalna, ale jednak mam twardy tyłek, to trzeba przyznać. Fakt 45. Za moimi bliskimi skoczyłabym w ogień. Kocham moją rodzinę, kocham moich najbliższych i zrobiłabym dla nich wszystko. Lubię spać. Naprawdę lubię spać, co jest dziwne, bo na przykład mając zmianę na rano, kiedy muszę być o 7 w pracy i pracuję 4 dni, to tak przez cały tydzień potrafię średnio spać 4 godziny. I funkcjonuje jakoś. Jest ciężko, ale funkcjonuje. Nikt mi nie wierzy, jak o tym mówię czasami moim znajomym, koleżankom w pracy, dlaczego na przykład uważam, ile jem. Nie odżywiam się zdrowo, ale wiem, kiedy i muszę zjeść i kiedy muszę przestać jeść. Na przykład, bo chodzi o fakt, że byłam grubym dzieckiem. Może nie byłam jakimś otyłym dzieckiem, ale byłam grubym dzieckiem. I to jednak się pamięta i się na to uważa. Kolejny fakt. Ile jeszcze zostało? Kilka, tak? Kolejny fakt, że bardzo lubię czytać książki. Uważam, że książki bardzo rozwijają wyobraźnię, ogólnie wzbogacają słownictwo i kiedyś pochłaniałam mnóstwo książek. Pamiętam, jak jeszcze w 6 klasie był szał na opowieści z Narni i wyobraźcie sobie, że przez tydzień tam było 7 części, czyli to chyba przez 8 albo 9 dni przeczytałam 7 tomów opowieści z Narni. Jedna książka w jeden dzień i to bodajże były wakacje, bo jak siadałam rano do książki, tak szłam jeść albo mówiłam, że zjem później i po prostu czytałam. Tak lubiłam czytać książki, teraz już troszkę mam mniej czasu,
bo są różne zajęcia, ale kocham książki. Przedostatni fakt. Mam wadę wzroku i noszę okulary, a prostując to powinnam nosić okulary, ale jakoś ciężko mi się do nich przyzwyczaić. Miałam tylko raz okulary w pracy i stwierdziłam, że więcej ich nie założę. I już pozostanę może w moich magicznych okularkach. I ostatni fakt będzie taki... Może uznacie to za naciągane, ale szczerze to powiem, że... nagrywanie działa tak jakoś na mnie bardzo oczyszczająco. Takie bardzo fajne uczucie, niby gadam po prostu do aparatu, ale wrzucając film i widząc, że są wyświetlenia, a jak już pojawiają się komentarze, jakie czytam, to robi mi się tak po prostu bardzo miło, że wiem, że do kogoś to trafia i że ktoś nawet ma ochotę odpisać. Nawet tam jak ktoś mi napisał, że jestem bezbożnicą. Ale to jest po prostu niesamowite, że coś robię i to do kogoś trafia i jest odbiór, więc po prostu to działa na mnie oczyszczająco. I to tyle, mam nadzieję, że nie zajmie to dużo czasu, bo starałam się nie rozgadywać, także mam nadzieję, że taki film Wam się podoba, piszcie co myślicie. I zobaczymy się pewnie w następnym filmie, bo mam kolejne plany i dodam tylko tyle, że przyszła do mnie paletka nowa z Zoivy, którą zamówiłam. I przyszło do mnie dzisiaj 5 paczek z AliExpress. Także zostawcie suba, jeśli chcecie zobaczyć, co będzie w następnym filmie. Oczywiście komentujcie, może chcecie jakiś konkretny film zobaczyć, albo może chcecie wiedzieć coś o mnie. Jeśli tak, to zadawajcie pytania w komentarzach, najlepiej zacznijcie w nawiasie na przykład napiszcie, że pytanie do filmu, albo właśnie Q&A, żebym wiedziała, żeby nie odpowiadać na to pytanie w komentarzu, tylko nagrać z tym film. Dziękuję, że zostaliście do końca. Ja kończę kawkę i wrzucam zaraz film, który się przetworzył na YouTube. Do zobaczenia! Pa!